Cześć. Cześć. Jaki ty, masz czerce, to był tak. No. Cześć. Żal mi, że tu jestem, ale mnie zmusili. Więc niech będzie. Nie mam nic lepszego do roboty. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, widzicie piwo. Masochista o nazwie. Z piwa broda. Z piwa broda. Nie, browar broda czy chyba. Ale słuchajcie, jest historyjka, nie znamy zakończenia, więc jest dla nas równie ciekawa jak dla was. I ja będę czytał. Może... W ogóle nie wiem, o co chodzi. Czytaj. Może czytam takim dramaturgiem, co? Czytaj. Rok 95. Nieznana wioska nad morze. Jej mieszkańcy przez swój wrodzony imbecylizm wywołują wojnę z drzewami zamieszkującymi tę ziemię. Dochodzi do drakońskich scen. Pan Roman, który akurat czekał na autobus, bo zaspał w nocnym, jest świadkiem brutalnego aktu obgryzania kory przez mieszkańca. Obgryzania paznokci przez panią Krystynę. Kory przez mieszkańców na jednym z wyrąbanych przez nich wcześniej modrzewiu. Wyrąbanych przez nich flaszek. Po rozproszeniu się barbarzyńców, pan Roman zbiera kasę do plecaka w celu zrobienia z niej maści. Ten Roman zna wspólnej. Korę, nie kasę, przepraszam. Korę zbiera do plecaka. Ten Roman zna wspólnej, co był alkoholikiem. No mów. On jest dalej po alkoholikiem. Nie, już chyba nie jest. No to, że nie pijesz, nie znaczy, że nie jesteś. Po powrocie do domu zapomina jednak o tym, że zebrał tą korę. 20 lat później, znajdując zdobycz, wpada na pomysł wystawienia jej na Allegro. Kupiliśmy tę korę. I wjebaliśmy ją do tego piwa, dlatego jest zajebiście dobre. Wjebaliśmy, jest napisane? Wjebali, napisane. Lubimy takie rzeczy. A nie, ale czekajcie, bo dalej jest tak. A tak naprawdę to nie. Ta historia z góry to kłamstwo, tak żeby czymś innym skusić. Nie. Czymś skusić. Żeby czymś skusić. Ale piwo i tak jest dobre, tak więc pij, nie rzekaj. Zajebiste podejście, słuchajcie, strasznie w naszym stylu. Historia też w naszym stylu. Kurde. Jestem ciekaw, gdzie była ta wioska. Świetna no, sprawa. Puck, świetna puck, sprawa. Na 100% puck. Słuchajcie, piwo Masochista uważone dla, nie wiem czy we współpracy. Chyba nie dla, tylko tak bardziej dla fame Mietka Mietczyńskiego z YouTube'a. Nie, znaczy dla bo fame, tam... I fame Brodacza, tak się zderzyły, wiecie, i tak buł się stało. Ja u Mietka no. Widziałem na internecie w filmie, ja dostałem osobiście orgazm. Pił z flaszki wprawdzie, ale powiedzmy, że to... Walił z gwinta? Powiedzmy, że tak waliło aromatem, że nie trzeba było do tego szkła. Wjebaliśmy mnie. Wjebaliśmy i zajebiście. No i chuj. Otwierajta i nie pierdolta. Mietek, słuchajcie, to jest koleś, którego podejrzewam, że dużo osób kojarzy. Ja osobiście oglądałem kilka jego filmów, chyba 3, w różnym odstępie czasu. Ostatni raz 2 lata temu. A teraz widziałem na Sadistyku jakiś link, a teraz widziałem streszczenie właśnie przez browara Brodacza, bo gdzieś tam podlinkował. I widziałem streszczenie tej lektury, co są te szklane domy. Walka. Nie, to był wiesz co? O komunizmie i innych nie, takich no, przypadłościach. Tak, Judym gdzie był? Doktor Judym. Co? Nie. No gdzie był doktor Judym? Ludzie bezdomni. Ale to nie byli ludzie bezdomni. To byli właśnie. To byli ludzie z domami. W ogóle... Szklanymi. Oj, dobra, ty masz drożdżówką. Nie sugerujcie się tą barwą, to jest ta barwa właściwa. Ja znowu powiem wam, śmiesznie się przyznać, ale ja Mietka poznałem w serialu Korpo, coś tam. Korpo Świnie. Korpo Chur. Korpo System. No, zajebiście nakręcony serial. Naprawdę, full profesjonalnie. Jak, kurde, mówię ci co najmniej, jak klan z M, jak miłość razem wzięty. No, klan to nie ciężko przebijać. On tam gra. My przebijamy klan. No, my tak. Mówi się Grażyna. My przebijamy klan. Ryś. No więc Roma, słuchajcie, Mietek napierdala takie filmy. No jest tym dobry celowy. Streszczenie lektur. Bardzo śmieszne, bardzo fajne i zabawowe. I dostał browar. Znaczy piwo w sensie dostał. Swoje własne. Kurde. Kiedy my doczekamy swojego? To. Weź miał 300 tysięcy subskrybentów, to doczekasz piwa. A on ma tyle? Niech nas podlinkuje, to będzie miał 40 tysięcy więcej. Tak, chyba kurwa mniej. Podlinkował wszystkich, kurwa. Ale zje. Gdzie to wyłączyć? Ludzie kasują konta na YouTubie, żeby tylko Mietkowi spadły te. Tak, przeprowadzają się do innych miejscowości, żeby IP się zmieniło. No dobra, słuchajcie, piwo nazwy American IPA. Nazwy Masochista, ale w stylu American IPA. 14 BLG i tyle. 5,7 no. Alkoholu. To chyba Miecio przebity jakoś strzałą Amora, nie? Mietek przebity strzałą chyba zwykłą. Pokazywałeś w ogóle butelkę? Tak, pokazywałem. Elegancko. No i Mietek, słuchajcie... Mietek jest podobny do Brodacza. Z brody na pewno, nie, niby tu mają troszkę inaczej, tak jak my mamy troszkę inaczej. Dobrze, no tak, dobra, mów coś, fajnie zacząłeś mówić. Zaczął mówić, fajnie mówił, ale zaczął pić niestety. Mietek to jest Kolo. Skończyłaś. Który nakrywa filmy w internecie. Mówiłeś to jakieś 10 minut temu. Śmieszny jest taki. Na tym nagraniu. Śmieszny ma takie te. Takie. Tak jest.
spoko chłopak. Lubi przeklinać, my też. Tak? Ja nie lubię. Nie lubię? No ja jakoś w kurde przeklinam. Nie będę mógł zasnąć, przez to wjebaliśmy chmiel do piwa. No ale zajebisty, to super sprawa. No, ale to w ogóle powiem wam szczerze tak, umówmy się tak, craft jest dla ludzi... wierzących. I praktykujących. No jest dla ludzi, którzy tak no... są luźni w podejściu do życia, tak mi się przynajmniej wydaje, albo przynajmniej jak piją piwo to... Ty, czy ja jestem luźny w podejściu do życia? No. Tak? A, czasem. Dzięki. Albo przynajmniej w momencie, w którym piją piwo, mają przynajmniej luźny nastrój, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na tej etykiecie trochę zaszaleć. No dokładnie, no nie oszukujmy się. Więc teksty typu wjebaliśmy do piwa, albo cała historia, którą zajebaliśmy pół etykiety jest zmyślona, to zajebiste. Bo... no nie bądźmy święci od papieża, nie? No. Nie oszukujmy się. A tutaj na tej stronie jest dużo, na tej ścianie jest dużo takich właśnie historii jak z dupy. Na tej też. Przepraszam, ale z całym szacunkiem doktor Brów nie bruluje. Przeczytaj to jakąś historyjkę doktor Brów. O, tam masz jedną, tam masz drugą. No ja tu jest jakaś, ale... ale nie będzie mnie słychać. Tutaj jest Simco, Session IPA. Przepysznie tropikalne, fantastycznie owocowe, super egzotyczne piwo z cytrusową goryczką. Przesympatyczne, przyjemne, bardzo sesyjne. Wypij, odłóż i zadaj sobie pytanie, nie czy tak? Nie czy tak? Nie czy tak. Jest no taka, wiesz, to jest taki spór między chyba tymi zwolennikami iPhone'ów a Androida, że tam gdzieś w którymś z nich jest tam nie jest tak zamienione. To może to o to chodzi tutaj, no. No w każdym razie, no ta jeszcze jako taką... No właśnie miałem się mówić, że wybrałeś taką w sumie... Nie, ale ona i tak jest taka słaba. Ale taką, wybrałeś taką... ale można by napisać coś innego. Jak pismo do urzędu, nie? No właśnie o to chodzi, ale można by napisać coś innego. O tu. Polaris to jeden z symboli najwyższego kunsztu niemieckiego chmielarstwa. Delikatnie cytrusowy, delikatnie żywiczny. Świeży, ziołowy aromat. Delektuj się nim. Każdy łyk to kolejna odsłona ukrytych subtelności. Tak więc widzicie, można napisać fajnie, można napisać... można tu dopisać, w dupie. Wjebaliśmy dużo chmielu i będzie od razu i tak. To już będzie super. Natomiast no, chodzi nam o to, że etykiety piwne, przynajmniej teksty na nich mogły być trochę bardziej zluzowane. I o. Tu mamy etykietę z Brodacza. Ty już się nie chwal. Jest taka spoko. A powiedz mi w ogóle, normalnie opisane, a czego tutaj a propos Brodacza, to czego Brodacz nie napisał, z czym on to chmielił? A weź pokaż, czy tu napisane. Ale tu jest napisane chyba. No nie. Zobacz jeszcze, o tam jest napisane, nie? Na Salvia. Salvia American Hoppy Saison. Bo podejrzewam, że chmielił. Że wjebał, nie wie co wjebał. Tak, chmielił co jest. No. Dobra. To co będzie, to się wrzuci. Tak jest. No i zobacz. Dobra, pieniądze. Słuchajcie, piwo jest takie... piłem lepsze piwa. Lekkie bursztynowe. Piłem lepsze piwa. Tak. Ale nie możemy powiedzieć nic więcej, bo jeden taki Kuba z długim włosem powiedział dwa słowa więcej i prawie go zabili. A co powiedział? No coś powiedział, że jest nie tak. On ogólnie mówi, że we wszystkich piwach jest coś nie tak. I o tym też chyba, nie, może nie o tym, tylko o którymś tam poprzednim piwie, czy jeszcze poprzednim, czy o wszystkich piwie Brodacza powiedział, że coś jest nie tak. I Tomek Brodacz się zbulwersował i mu gdzieś tam coś przylutował na Facebooku. I w ogóle zrobiła się z tego gówno burza. Śmierdzi mi szambem z komputera do tej chwili. Gówno chuj burza. Ej tam. Tak jest, pozdrawiamy Miećka. Miećka? Mieciek. Miećka. Umyj się. Ja, skąd jest Miećka? No. Mietka. No Miećka chyba. Z Alternatyw 4, nie? Nie ma Miećki, jest Wieśka i Mietka. Nie, no Miećka była w alternatywie. Mućka była, krowa taka. Mućka tak, ale to nie w alternatywa. Dobra, słuchajcie, samo piwo to jest... Uwaga, idzie sąsiad. Może zawinąć nam cebulę. Dobra, poszedł. Same piwo jest zwykłe, czuć lekki DMS na starcie. Czuć... też trochę tych chmieli amerykańskich. Trochę. Troszkę. Dobra, co będę ściemniał? Sąsiad jakieś półtorej roku temu poczęstował mnie swoim piwem domowym i było lepsze. Nie, no nie było. Ale to świadczy tylko dobrze o tobie, to wcale źle nie świadczy o Brodaczu. Nie było, znaczy to piwo też nie jest złe. Nie, no nikt nie mówi, że jest złe. No, może ale czuć lekki DMS, można było znaleźć w Brodacza ofercie znacznie więcej lepszych tak, piw. Tak, zdecydowanie tak. Ale z drugiej strony ma duże propsy za etykietę. Goryczka jest wyraźna, jest fajna, kontrasłodowa. Takie piwo do wypicia, jeżeli komuś bardzo DMS nie przeszkadza. Mi jakoś tak bardzo nie. Schudźcie to piwo, bo ja to piwo już piłem. Piłem je dużo cieplejsze i tamten DMS był męczący. To jest nieźle.
piwnicy minus 7. Piwnicy się da wypić. Jest dobrze. Natomiast Mietka oglądajcie, śmieszne są filmy. No naprawdę. A Mietek jak to ogląda, to niech tam wrzuci linkę, zrobi sobie trochę fejmu na kanale. Albo, co byłoby bardziej nas radosne, jakby się zmasturbował do nas, naszych twarzy. To już byłoby super spoko. I w jego stylu w sumie. Także, czekajcie. No to co? Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Tak jest. Niech wam uśmiech na licach za gości. I Wielkanoc dużo gości. I szpilki na Giewoncie. No. Zdrówka, pozdrawiamy was. Dobrej nocki. Bye. Idę to wyłączyć.